Widzowie, stała się tragedia! Otóż wstajemy sobie z żonką dzisiaj rano i zobaczcie, co się stało w naszym domu. Wybiło chyba szambo, co nie, Gipleka? Gipley, co tutaj się wyrabia w naszym domu? Tak okropnie pachnie i tutaj tak, w ogóle jakieś... Tam widzę, że kran jest otwarty, cały czas to szambo leci, ale to nie wszystko, bo z każdego miejsca, gdzie jest właśnie jakieś rury kanalizacyjne czy cokolwiek, słuchajcie, leci woda. Patrzcie, tutaj z ubikacji też... Gipley, może posprzątajmy to w domu tak poniekąd. Tak, to nawet nie jest... Przepraszam za przejęzyczenie, to nie jest woda, widzowie, tylko to jest szambo, śmierdzące szambo i ogólnie rzecz biorąc musimy coś z tym zrobić, bo po prostu tak się żyć nie da. Ja nie wiem w ogóle, co tu się stało. Gipleyka, czy my mamy w ogóle jakieś pieniążki na hydraulika chociażby? No Gipley, z tego co ja wiem, to nie mamy, bo tam nawet zalało nam ten magazyn, gdzie trzymamy diamenty. Słuchaj, a masz jakiegoś kilofa albo jakieś narzędzia, to ja bym może się wkopał i jakoś samemu naprawił, może rura jakaś pękła czy coś. Nie wiem, jakoś... mam, tak, proszę, 2 kilofy ci dam. Dobra, z tego co pamiętam, to szambo tam było zakopane za naszym domem. Widzowie, a właśnie, gdzieś... musisz, żeby dostać się do szamba, musisz zobaczyć te rury kanalizacyjne, tak, czy one tam... dlatego tutaj, pamiętam, że gdzieś tutaj, widzowie, rury kanalizacyjne były wkopywane i postaramy się właśnie... Ty, czekajcie, gdzieś się dokopałem. Ej, ja nie mogę, rzeczywiście. Jest tutaj to szambo, cuchnie tutaj. Gipley, ja idę do pracy, wiesz? Dobra, pa, Gipleyka. Ja nie mogę, widzowie, gdzieś tutaj doszliśmy. Nie wiem za bardzo gdzie. Znowu jakieś śmierdzące miejsce. Chyba to jest właśnie nasz zbiornik na szambo. Nie wchodź tu. Ej, a kto to napisał tabliczkę nie wchodź tu? A właśnie, że wejdę. Kto mi zabroni tutaj w okolicach mojego domu wchodzić? A właśnie, że... Ej, widzowie, co my odkryliśmy? Czy to jest normalnie... Czy to są diamenty? Prawdziwe diamenty? No nie mówcie. Słuchajcie, przypadkiem przy tu szambie normalnie odkrywamy diamenty. Ile tu jest bloków? A czekajcie. Hop, hop. Zakaz niszczenia. Lucky? Co ty tu robisz? Stary, zobacz, co odkryłem w ogóle. Co to ma być? Co to jest w ogóle? Ja tutaj tak patrzę, że tam dziura była wykopana i tak zszedłem tutaj na dół i słyszę, że ty sobie gadasz. Skąd tutaj tyle diamentów i takie pomieszczenie? Nie wiem, tu jest napis zakaz niszczenia, a ja tą tabliczkę niszczę i niszczę ten blok i co? I nic się nie dzieje ogólnie, ha? Ja nie mogę... Ej, Lucky! Ej, Gipley, co to jest? Ty, Lucky! Diamenty normalnie! Tsunami diamentów się chyba wylało. Ty, to jest nieskończone źródełko diamentów chyba. Stary, zbieramy diaksy ile się da. Ja nie mogę, ile tu jest diamentów, widzowie, niesamowite. Tam jest jeszcze jakaś normalnie... Ej, zaraz tam postaramy się wejść na górę. Patrzcie, może uda się normalnie tymi diamentami tutaj normalnie, co jest grane, pływamy w diaksach. Ej, można tam wejść normalnie, zobacz sobie, tam można popłynąć. Będziemy bogaci, stary, chcesz trochę diamencików? To wskakuj. Jasne, tutaj. Że wzbijaj, zbieraj, słuchaj, diaksy, bo ja już mam normalnie tutaj parę diamentów, mi rosną cały czas w ekwipunku, słuchaj, ale tam musimy się dostać na górę. Widzowie, taplamy się normalnie w źródełku diamentów. Diamenty cały czas podbijają mi EQ, słuchajcie, zobaczymy zaraz, ile mam. Spróbuję tutaj normalnie wypłynąć. I gdzie to w ogóle prowadzi? Patrzcie, widzowie, ile diamentów mam? Ja nie mogę, ile staków? Ile staków, widzowie? Ile normalnie tych diamentów udało mi się zdobyć? Gdzie tu jest wyjście? Ila, ja idę za tobą, Gipley. Co tu jest? Stary, co tu jest wyjście? Chyba widziałeś tego Herobrine'a, stary? Wydawało mi się, że widziałem nogę Herobrine'a, ale mi się ja wydawało. Ja nie widziałem tutaj Herobrine'a. Ty, ale patrz, zobacz, normalnie tam zalewa mi cały dom, te diamenty zalewają mi cały dom, Lucky. Ej, Gipley, nie wiem, czy to dobrze, że ci zalewają cały dom te diamenty, bo zaraz każdy się zorientuje, że masz tyle diamentów. Ja nie mogę, no ale co ja mam zrobić? Pierw wylewa mi szambo, a teraz nagle wylewa mi normalnie szambo, ale diamentów. To jest niesamowite, przecież my zostaniemy bogaci, stary. Ja mam tyle diamentów już, że ja idę zaraz na zakupy. Tylko... Ty, Gipley, ty jesteś najbogatszy na serwerze teraz. Ty, nikt nie może tego zobaczyć, trzeba to osłonić normalnie, jak się da, żeby, słuchaj, sąsiedzi zaraz się tu nie zbiegli wszyscy. Ile bloków tutaj mam z dirtu, nie z dirtu, to normalnie osłaniam. I Gipleyka już nie będzie musiała pracować, w końcu będziemy mieli pieniążki na hydraulika i naprawi nam normalnie to szambo, które wylało. Ja idę, Lucky, ty pilnuj normalnie, żeby tu się nikt nie zbliżał, zaraz wracam. Gipleyka, słuchaj, możesz rzucać pracę, mamy już pieniądze na hydraulika, rozumiesz? Ej, Gipley, ty nie widzisz, ja tu jestem zajęta, ja jestem w pracy, teraz ja nie mogę z tobą rozmawiać. Ja normalnie zdobyłem bardzo dużo diamentów, Gipleyka, i możemy ich mieć jeszcze więcej, tak naprawdę, rozumiesz? Ale poczekaj, ja najpierw skończę. Chodź tutaj.
Zapraszam cię na zakupki, może tutaj cię zachęcę tymi diamencikami. Ale, skąd ty masz te diamenty? Zrobię ci dróżkę diamentów, G-Playka, chodź za mną, może jakieś nowe auto. Co się stało, bo ja nie rozumiem cię, skąd ty, czemu wyrzucasz te diamenty? Słuchaj, w naszym domu jest nieskończone źródło chyba diaksów i moglibyśmy sobie kupić nowe samochody, chciałabyś nowe auto na przykład? No dobra, jeśli tak, to które ci się podoba? Wybieraj G-Playka. Mi się podoba to białe na przykład. No to białe, ile to? Jak to chyba zabawkowe normalnie. A nie, to 500 tysięcy kosztuje. Dobra, G-Playka. Panie, my bierzemy te za 500 tysięcy i tutaj to jest chyba na promocji za 50. Te dwa auta pierwsze byśmy poprosili. Diamenty już tutaj oczywiście panu płacę. W diamentach jasne, będzie płatność. Ojejku, ale skąd ma pan tyle pieniędzy? Jasne, już biorę pieniądze. Zapracowałem, ciężko harowałem, w szambie się topiłem. Dobra, G-Playka. Jasne, to dziękuję. To proszę kluczyki i proszę odbierać auto. Dobra, dziękujemy. Patrzcie, normalnie wycieraczki mi tu działają w tym aucie nawet. A nie pada deszcz. G-Playka, jak tam? Jak to się prowadzi tym autem? Słuchaj, normalnie jedziesz. Ej, uważaj, bo będzie kraksa, G-Playka. Prawie mi wjechałaś w zderzak. Ej, G-Playka, może jeszcze sobie byśmy jakiś dom kupili nowy, jak nasz jest cały w szambie. O nie, wjechałem tutaj. To by był w sumie dobry pomysł, to wtedy byśmy nie mieli problemów z tym szambem. O nie, auto mi gdzieś odjeżdża, bo tutaj jest, zobacz, na sprzedaż jest ten diamentowy dom. Może byśmy tu pozwiedzali. Ciekawe, ile on jest warty i czy nas stać na niego. Myślę, że tak. G-Play, on na pewno dużo kosztuje, on ma siłownię własną, basen własny, to jest na pewno drogi zakup. Jak G-Playka, ty tu z rana pilates i jogę możesz normalnie działać sobie na świeżym powietrzu. Przecież to jest coś pięknego, nie? No jasne, że tak. Ten dom jest piękny, po prostu całe z diamentów i w ogóle. Kupujemy, nie wiem za ile, ale kupujemy. Ja muszę tylko jeszcze zorganizować trochę diamentów, G-Playka, i gwarantuję ci, że ten dom będzie nasz. Daj mi chwilkę, ja wsiadam w mój sportowy nowy samochód. Jasne, i zaraz, słuchaj, tutaj kupujemy ten dom po prostu. Dobra, widzowie, tutaj mała kraksa, ale jedziemy. No i widzowie, podjeżdżamy pod dom nowym samochodem. Oj, znowu wjechałem, a ten samochód w ogóle już, słuchajcie, do utylizacji chyba, słuchajcie, gdzieś damy. Ej, co tu jest? Także tu jest, zobaczcie, policja. Tutaj na przykład musimy już zabezpieczyć tymi laserami, żeby nikt tutaj się nie dostał. Jakimi laserami? Chwila, to mój dom. Ja się nie prosiłem tutaj nikogo, żeby mi lasery tutaj ustawiał. Halo? O, panie G-Play, dobrze, że pan jest. Z burmistrzem tutaj ustaliliśmy, że z tego względu, że ma pan nieskończone źródełko diamentów, to z burmistrzem chcielibyśmy poinformować pana, że skonfiskujemy pana dom. No chyba jakieś żarty sobie robicie, serio? Normalnie kto, skąd w ogóle wiecie, że to jest nieskończone źródełko diamentów? To należy do mnie, to jest moja działka, ja się nie zgadzam, panie władzo, na to. Przepraszam, ale musi pan nam oddać ten dom w nasze ręce, ponieważ takie mamy prawo. Ale gdzie ja mam teraz mieszkać z rodziną? Proszę pana, ja nie mam pieniędzy nawet. Ja pana zaprowadzę, zapraszam za mną. Ja panu pokażę, jaki panu dom proponujemy. No dobrze, mam nadzieję, że jakiś ciekawy. Ej, a pan mnie... Zostawcie mnie! Jak mnie wygania policja? Ej, dobrze, już idę, spokojnie, w własnych siłach pójdę. To ciebie, że idź sobie już stąd, no. Dobra, dobrze, że słuchajcie, przynajmniej ten samochód mamy, przynajmniej do auta. Ej, to moje auto! Auto mi też konfiskujesz, pan? Dobra, to się możemy pościgać, ja na swoim nowym jadę. Lecimy, prowadzi pan. Dobra, panie, tutaj jest ten dom, bo pan mi na drodze prawie kraksa była. Zatrzyma, pan się zatrzyma, tutaj jest, tu stać. Tak, dobra, no i co, to ten diamentowy domek, tak? Tutaj zapraszamy pana do tego domu, ten dom jest naprawdę magiczny, mega w klimacie. Pan tak poważnie? Mega klimacie magiczny? To jak pan dla pana jest taki magiczny w mega klimacie, to niech pan tu mieszka. Nie no, w zamian za to, że my pana dom tam konfiskujemy, w zamian za to może pan tutaj przez jakiś czas nie, mieszkać. Nie no, to chyba jakiś żart sobie robicie, z takimi dom zabieracie, pełen diamentów, a dajecie mi w zamian normalnie taką nubską chatę. Ja się nie zgadzam, co to ma być w ogóle, zgłaszam sprzeciw. Nie zgadzam się. No to może pan sprawę dać do sądu, jasne, to nie ma problemu. O ty panie, jak ja mam tu z rodziną mieszkać, my się tu nie pomieścimy, jak tu dzieci mają lekcje odrabiać, chociaż już nie ma zadań domowych, nie widzowie, ale tak naprawdę, no nie podoba mi się to, muszę coś wymyślić, przecież tak się nie da żyć. Widzowie, G-Playka tu sobie już ćwiczy w naszym domu, który miał być zaraz nasz, ale chyba plany się zmieniły. G-Playka, chyba będziesz musiała opuścić teren tego budynku.
ale G-Play, fajny jest ten dom, już się tak tutaj przyzwyczaiłam. Nie no, chodź, chodź G-Playka, wiesz co, ten dom nie jest taki jednak fajny, nie kupujemy go, wiesz? Ale co się stało, czemu? No, nie mamy tyle kasy, nie mamy pieniędzy jednak. Ale wiesz co, no przecież mieliśmy nieskończone źródełko z diamentami. Mieliśmy, ale wiesz co teraz nam zostało? Domek z dirtu. Policja i burmistrz przyszli i sobie powiedzieli, że oni chcą sobie wziąć to źródełko z diamentami i nam zabierają, konfiskują dom, a w zamian dostajemy nubski domek, gdzie ledwo co się pomieścimy, co nie? No nie! G-Play, chodź na chwilę, to może ci coś powiem, mam fajny, ciekawy pomysł, chodź no, tutaj. No dawaj, dawaj, nawijaj. Słuchaj, może byśmy wzięli, spytali się tam tych bandytów o to, czy możemy za odpłatę, czy mogą wykonać za nas tą sprawę właśnie z tamtymi ludźmi, co do ciebie przyszli do domu. Tylko słuchaj, G-Playka, ja nie mam teraz kasy, więc by oni sobie wbili do tego źródełka z diamentami, sami później wzięli zapłatę, nie? Przepraszam. O, tak, to mega pomysł. Przepraszam państwa, pomożecie nam, bo normalnie nam chatę zabrała policja bez powodu i z burmistrzem przyjęli na w ogóle diamenty moje. Byście pomogli? Jasne, może byśmy mogli pomóc. A co pan oferuje? Czy pan oferuje dużo diamentów, czy no, nie? Na przykład 10 staków diamentów by wystarczyło? O, no to oczywiście, że tak. Jesteśmy za. No dobra, no to chodźcie. Ja wam pokażę ogólnie, gdzie dokładnie pójdziemy. I no zobaczymy, chodźcie, czy sobie... ekipka za mną. Zobaczymy, czy sobie poradzicie. Także widzowie, mamy tu pomocników. Ciekawe, czy dadzą radę. Dobra, uwaga, teraz ostrożnie, bo mój dom jest całkowicie obstawiony przez policję. Słuchajcie, może byśmy się jeszcze jakoś z nimi dogadali. Przepraszam, pani władzo, jest szansa, żeby oddać mi ten dom. To mój dom, ja nie mam gdzie mieszkać z rodziną. Nie będziemy w lepiance z dirtu mieszkać. Nie ma takiej opcji, G-Play. To jest sprawnie, jakby już jest nasz dom. Ty tutaj nie masz wstępu. To w ogóle jest bez sensu. Wy jesteście po prostu straszni. Jak możecie zabrać dom? Teraz moi pomocnicy z wami normalnie tutaj się rozprawią. Ej, chwila, ale co się dzieje? Chwila. Ja nie mogę, widzowie, co tu jest grane. Patrzcie, wszyscy się rzucili na jednego policjanta, ale w ogóle ciekawe, czy ci policjanci sobie z nimi poradzą, czy normalnie ci ludzie, którzy mi pomagają, jak to jest normalnie epicki pojedynek, nie wiem w ogóle. Ej, chwila, G-Play, ja się w to nie mieszam, czy ty to wszystko zrobiłeś, czy aby na pewno tak naprawdę to miało być tak w planach? No macie, słuchajcie, nie wiem, co miało być w planach, ale nie pozwolę, żebyście mi zabierali dom, nie zgadzam się ogólnie na to. Idź, to ja cię pokonam teraz, G-Play. Ja, nie pokonasz mnie normalnie, bo mam tu swoich stróżów, którzy mi będą pomagać i wspierać. Ej, zostaw mnie pan. O, tutaj, wszyscy na tego normalnie policjanta, dawajcie, jest pułapce, dawać na niego. No i co, panie władzo? I co, i normalnie teraz, widzicie, to jest właśnie mój dom, żeby wam oddać diamenty, to teraz będziecie musieli się tutaj dostać i wskoczyć tutaj po prostu do źródełka. Jak wskoczycie, jak tu się pływa, to po prostu spawnują się diamenty. O, jak... Aha, no dobra. Także i czy to jest nasza zapłata, tak? Spawnują się diamenty w pana ekwipunku teraz, widzi pan? No tak, tak, trochę. O, i tu każdy sobie pozbiera, ojejku, niektórzy tutaj w laser wpadają. Proszę pana ludzi ogarnąć tutaj. Ty, ale poczekaj, jak ty masz takie źródełko, to my teraz przyjmujemy to źródełko z moją załogą. Ale jak przejmujecie źródełko? Przecież mi pomogliście właśnie dom odzyskać. Zostaw mnie pan! Ej, to moje, to nasze jest źródełko. Nie bądźcie takimi zdrajcami, ej, bez przesady, co to ma być? Ej, idź sobie stąd, bo my teraz mamy to źródełko. Co jest grane, oni mi widzowie... Halo, G-Play, pobudka, wstawaj, jedzenie Ej, mam dla ciebie. Ja trafiłem do szpitala, G-Playka. Ja nie mogę, to te bandziory. Ja się tobą opiekuję cały czas. Wiesz, że te bandziory, których chciałaś wynająć, nas przechytrzyli i przejęli nasz dom. I nic z tego, słuchaj, nie będzie. Teraz nie dość, że mamy problemy z policją, z burmistrzem, to jeszcze z bandziorami. Tego już za wiele, G-Playka, już mam tego dosyć. Poczekaj, a może prezydent pomoże? Co, prezydent? Ale jak tu prezydenta mamy ściągnąć? Akurat teraz przemowę będzie głosił na targu, także możesz iść się go spytać, czy nam pomoże. Ty, w sumie, no jak jest taka szansa, jakoś się nie za bardzo dobrze czuję, G-Playka, jeszcze tak nie wyszedłem, wiesz co, z tego potrzastku, ale pójdę, spróbuję porozmawiać z prezydentem. Jasne, G-Play, to idź. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, tutaj na scenie, zaraz tu będzie mieć przemowę
prezydent, przepraszam. Usiądziemy sobie w wygodnym miejscu i zobaczymy, co ma do powiedzenia nasz prezydent. Także dziękuję tutaj wszystkim mieszkańcom miasta. Ja wam obiecuję, wybuduję tutaj nowe boisko, obniżę podatki w mieście i naprawdę, i wszystko będzie dobrze. Także prezydencie, dziękuję za przemowę. Prezydencie, mogę zadać pytanko jedno? Proszę, proszę, prezydencie. To już koniec przemowy, ale zapraszam tutaj tą osobę, która chce mi się spytać tutaj. A dobrze, dobrze, dziękuję tutaj. Na poboczu. Że prezydent mi pozwolił. Otóż ogólnie mój dom najpierw przejęła policja z burmistrzem, a następnie bandziory, ponieważ mam tam źródełko z diamentami i nie wiem, co mam robić. Nie mam gdzie mieszkać, prezydencie. Bardzo podejrzana sytuacja. To powinno być twoje źródełko, a nie jakiegoś burmistrza, czy równie innych właśnie ten. Wiesz co? To ja ci pomogę. Wezmę swoich tutaj ludzi, których wynajmuję jako ochronie i ci pomogę. Pójdziemy tam, dobrze? Tak? No dobrze, no to jak się cieszę. Dziękuję, burmistrzu, jesteś najlepszy na świecie. Nie ma problemu, nie ma problemu. Chodź, idziemy. Widzowie, tak wygląda właśnie ekipa prezydenta. Ma naprawdę kozacką obstawę. Prezydencie, my na pewno sobie poradzimy odbić mój dom. Damy sobie na radę. Pewno sobie poradzimy. G-Play to jest normalnie pestka. Ale, naprawdę ale będzie bardzo ja łatwo. Ja też bym pomógł, tylko ja nie mam w ogóle żadnych broni. Mam tylko 2 kilofy. To poczekaj, ja ci dam może jakąś broń. Tutaj mam. Ja nie mogę. Dziękuję, prezydencie. Naprawdę to zaszczyt w ogóle z tobą współpracować. Nie spodziewałem się, że jesteś takim dobrym człowiekiem. Widzisz? Tam się czają te bandziory i normalnie pilnują mojego domu, a tam widać diamenciki po prostu. Mój dom jest Secret pełny diamentów. Secret Service, widzicie ich? Proszę za nim. Wynagrodzę to wam. Będziemy mieli źródełko z diamentami i słuchajcie, tak naprawdę dawajcie na nich, lecimy. Tak naprawdę, słuchajcie, o, to jest właśnie ich szef, słuchajcie, ja się zajmę tym szefem. O, pokonałem go. Dawajcie, ekipa burmistrza, wygramy to. Prezydenta chciałbym potwierdzić Właśnie, to. Prezydenta, przepraszam bardzo. Cały czas mi się myli, bo u nas tutaj urzęduje prezydent w mieście. Burmistrz, ja nie mogę, przepraszam, prezydencie. Ja po prostu już jestem mega zamieszany tutaj. Tu są jeszcze bandziory, a macie... Brać ich. Aleksek tutaj, pewnie oni nakradli już z mojego źródełka pełno diamentów, ale już... Teraz wszystko im odbierzemy, nic i nie będą mieli. I co, mam tutaj do ciebie do domu, tak? Prezydencie, bo ogólnie tutaj jak się wskoczy do tych diamentów, to się będą spawnować w prezydenta ekwipunku diamenty. To może wszedłby prezydent ze swoimi ludźmi tutaj sobie po prostu sprzyjać z tych diamentów. Sobie, chodźcie, wygraną sobie weźmiemy, tutaj te diamenty sobie weźmiemy. Ostrożnie, bo są lasery. Jak lecą diamenciki, spawnują się w ekwipunku prezydenta? Spawnują się normalnie, już mam cały ekwipunek w diamentach, ale super. No, ja też tutaj zgarniam normalnie. Patrzcie, 60 diamentów i cały czas rośnie mi tutaj ekwipunek w diamentach. Posiedzimy sobie tutaj troszeczkę i prezydencie ogólnie, na co najlepiej wydawać te diamenty? Jakie prezydent ma ogólnie zachcianki swoje? Mi co by się sobie wydaje, kupił? Że G-Play najlepiej przeczekać i na gorsze chwile sobie po prostu teraz nie wydawać tych pieniędzy, jak się ma ich chciałbym nowy dom kupić z żoną, bo tutaj nam szambo wylało. Widzi prezydent, tu się nie fajnie będzie mieszkało, bo będzie no to się jeśli nie działo. Potrzebujesz to dom, to kup coś, ale na pewno sobie oszczędzaj na jakieś lepsze czasy, takie gorsze czasy, jak ci się zdarzą. Dobre, dziękuję za pomoc. Możecie tu sobie przyekspić cały po prostu eku diamentów i dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że nikt mi tu już więcej nie będzie przychodził i słuchajcie, mi podkradał diamencików. Wszystko zaczyna się układać. Ja, widzicie, w diamentowym garniturku odpicowałem, słuchajcie, ostatnio swój dom, ale mało tego, bo kupiliśmy tamten diaksowy dom, mamy teraz 2 domy i postanowiliśmy udostępnić nasze diamenty dla mieszkańców miasta. Ogólnie tu jest zjeżdżalnia, jak widzicie. A tak naprawdę, to jest naprawdę bardzo drogocenne jeziorko. Chwila, bo tutaj tłumaczę. Poczeka pan w kolejce, proszę się ustawić. Bo jasne, tutaj jasne. Dużo ludzi. Widzicie, jaka ogromna kolejka. Proszę tutaj, będzie trzeba przejść tutaj przez skaner. Chwila, proszę się przed skanerem ustawiać. Bo ja mam takie pytanie, ile kosztuje wejście tutaj do pana domu? Oj, 1000 zł ogólnie za wejście kosztuje. 1000 zł, dobrze, to proszę. Ogólnie tutaj, tak szczerze, to ma bardzo wiele właściwości prozdrowotnych. Bolą cię stawy, boli cię głowa, no to normalnie wskocz do jeziorka diamentowego i cię wszystkie problemy odchodzą. Wkurza cię żona, nie chce ci się sprzątać i odkurzać domu i nie masz w ogóle na nic ochoty, wskocz normalnie do diamentowego źródełka i wszystko ci się zachce. To jest, słuchajcie, rozwiązanie wielu problemów, a dodatkowo możecie sobie pobrać ile tylko chcecie diamentów. Tak naprawdę to jest atrakcja, wielka atrakcja w naszym mieście, która tutaj powstała. Dobra, ej, co tu sąsiad?
Co tu, sąsiad normalnie mi się wkrada? Ej, on tam zniszczył mi płot! Ej, stać, no! O, nie. Ja też chcę trochę diamentów, Tysiąc złotych wejście, sąsiad, i trzeba się w kolejce ustawić godzinę i godzinę tutaj, w kolejce. Tutaj mam akurat, zobaczy pan. Ale diamentów mam sporo teraz. Ale co normalnie, pierw w kolejce trzeba stanąć, tu nie chodzi o pieniądze w ogóle. Proszę tu stanąć w kolejce. Tu wszystko chodzi o diamenty, proszę zobaczyć, ile mam diamentów teraz. O nie, sąsiedzie, muszę sąsiada wyprosić, do widzenia. Już tutaj dobra, sąsiada nie ma. Dobra, dam wszystkie diamenty tobie, ale zaraz sobie odzyskam kolejne. Idziesz czy nie? Wychodzisz sąsiad czy nie wychodzisz? Proste pytanie. No płynę. Dobra, sąsiad tutaj został na razie wypuszczony, wyrzucony z mojego ten... Burmistrz? A ty burmistrzu co tutaj normalnie? Ty mnie chciałeś okraść burmistrzu tutaj. To nie ja. Teraz prezydent normalnie powinien cię zwolnić z twojego stanowiska, powinieneś stracić stołek. Normalnie proszę stąd wyjść, wyjść normalnie z tego miejsca. Burmistrz normalnie ma bana. Ja nie wyjdę, ja muszę normalnie cały mieć diamenty, ekwipunek diamenta. Do widzenia, ja bo tu stąd. Inni ludzie czekają, burmistrzu, przepraszam bardzo. Dobra, kto następny? Ktoś chętny tutaj? Chyba wszyscy chętni. Ojejku, jaka ta kolejka jest duża, słuchajcie. Tutaj proszę państwa, żeby chwilę poczekać. My jesteśmy chętni. To tutaj na razie mogę was poczęstować diamencikami. O, są bardzo smaczne. Ale super. Można sobie je jeść ogólnie jako przekąskę tutaj. Częstujemy po prostu diamencikami. Także proszę zasmakować. Już zaraz ci ludzie po prostu skończą swoją kąpiel i będę zapraszał następnych ludzi. Także widzowie, tak ty, to wygląda. G-play. Tak? Słuchaj, bo ja tutaj zauważyłem, że ty jesteś bardzo rozrzutny. No, a co, to źle? A czemu mnie nie zaprosiłeś do siebie? Blaki, ty masz tu mnie zapomniałeś? Chodź, wskakuj, słuchaj, masz jakieś problemy, czy coś ci dolega, no to wbijaj tutaj, słuchaj. Mi diamentów brakowało cały czas. Jedz, słuchaj, diamenciki i słuchaj, delektuj się po prostu chwilą. Widzowie, tak wygląda moja tutaj ciężka praca. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa, pa.